Cześć, ja jestem Karla, a to jest już drugi film o moim miłowie. W dzisiejszym pokażę Wam, jak wyglądają te zamieszkane domy w środku, ponieważ zostałam o to poproszona, także no dobra, czemu nie? A jeśli nie widzieliście tego pierwszego filmu, w których opowiadam o rodzinach, ich historiach i pokazuję Simów, to w opisie będzie link i też w prawym górnym rogu filmu będzie adnotacja, także możecie sobie go obczaić. No i pójdziemy sobie tak alfabetycznie, w sensie tak jak mam sobie to zapisane w zeszycie, czyli alfabetycznie. No i zaczniemy sobie od domu biedaków. Cóż za piękny widok, wszyscy się uczą. No dobrze, ale wejdziemy sobie w tryb kupowania, żebym mogła sobie tutaj zrobić dzień, żebyście wszystko mniej więcej widzieli. Także no nie za bardzo wiem, jak mam pokazywać te domy, więc chyba po prostu tak będę pokazywać z zewnątrz. Tak tutaj się dom biedaków rozbudował. W sensie ten oryginalny dom biedaków jest tutaj. On też jest tym przerobiony, bo tam Damian w nim mieszkał, ale już nie mieszka. No i tutaj mieszkał sobie Cyprian Różyczka, nie? Mąż Balbiny. Ogólnie będę troszeczkę tłumaczyć, kto jest kim, ale jeśli chcecie tak bardziej dokładnie, to no polecam ten pierwszy film, jednak tam się bardziej skupiałam. No i cóż, no co my tu... Nie tak chciałam. Co my tu mamy? Mamy sobie... Może zaczniemy od pokoju Błażeja i Marleny. To jest ich sypialnia, taka sobie skromna. Tutaj mamy pokój Cypriana, ta sypialnia kiedyś była większa, tutaj te dwa pokoje stanowiły jedną, ale kiedy zmarła Balbinka, a młody Iwo stał się dzieckiem, no to stwierdziłam, że tutaj muszę poczynić pewne kroki. Ogólnie to zorientowałam się po czasie, że tego Laurentego przechściłam na Iwo, bo mi się po prostu pomyliło. Iwo jest z rodziny Otomana, a Laurenty jest z rodziny biedaków, takie małe sprostowanko. Tutaj mamy sypialnię tej Asi i Jonatana, taką prostą, coś tu jeszcze chcę zrobić, w sensie tu w sumie mogłabym jakiś fotel wstawić. Nie, dobra, nie będę teraz tego robić, bo nie wiem który. No i mamy sobie dwie łazienki, mamy sobie mini kuchnię, jadalnię, część z salonem i tak to się tutaj prezentuje. No i tutaj mają sobie dwa samochodziki. Także taki prosty klocek wręcz, no ale inaczej nie dało się pomieścić aż tylu Simów. Także dalej sobie przechodzimy do rodziny Ćwir. No dobra, to mamy sobie oryginalny dom Ćwirów, który minimalnie przerobiłam, ale z racji, że ten dom jest, ma kilka pięter i ta działka jest też duża, to mam wrażenie, że tu mi strasznie gra się ścina i obstawiam, że niedługo przeprowadzę ich gdzieś do jakiegoś mniejszego, no bo tu mam raptem czwórkę Simów, no i też obstawiam, tutaj na tym najwyższym piętrze praktycznie nic nie ruszałam chyba, tak schody tylko usunęłam, bo oni i tak tutaj nie korzystali, a i tu był chyba teleskop i też go usunęłam. No i właśnie tutaj tylko z tych dwóch, z partera i pierwszego piętra sobie korzystamy. Także tu jest pokój Glorii, tu jest sypialnia Aleksandra i Ilony, a tu jest pokój Flawiusza. No i też są łazienki, które powinnam wyremontować, bo w zasadzie tutaj chyba wstawiłam tylko wannę, gdzieś tam poprzestawiałam drzwi, a tak to jest tak jak było od początku rozgrywki. No ale wydaje mi się, że ja ich niedługo przeprowadzę, bo Gloria nie wiem, czy będzie z nimi mieszkać, czy jak się z kimś zwiąże, to może ewentualnie się gdzieś przeprowadzi, chociaż w sumie lubię ich trzymać tak jakby całą rodzinę razem, żeby po prostu nie dzielić właśnie rodziny na dwa domy, bo wtedy mam więcej do zagrania, bo muszę w jednym i w drugim domu przegrać te 4 dni, czyli w sumie 8, a tak bym miała 4, tylko że większą ilością Simów, więc zobaczę, jak to się tam jej ułoży po studiach, czy się przeprowadzą, czy nie. Także też pokażę Wam tutaj parter, który no, totalnie się nie zmienił chyba od początku. W niektórych domach zrobiłam gruntowny remont i w zasadzie są nie do poznania, a w niektórych jest po prostu tak jak było. No tutaj ten cmentarzyk sobie usunęłam, bo mnie denerwowały te duchy i zrobiłam ogródek i tam Ilona sobie coś tam działa, mamy też sobie basen. A czemu tu taka jakaś kratka jest, jakieś takie dziwne, dobra. I no i tak tutaj ten, mają sobie jakiś tam ogródek, owoce,
Tutaj bardzo podoba mi się o ten domek w tym drzewie i on jest całkowicie użytkowy. W sensie tam dzieciaki normalnie sobie wchodzą, zjeżdżają i takie tam różne, tylko tutaj właśnie jak jest ta zjeżdżalnia, to ona tak idzie trochę przez drzewo, więc no ten, ale ogólnie nie krzyczą, że nie mogą się dostać, także tak mi się właśnie spodobało i tak sobie wstawiłam. No i też oczywiście dwa samochodziki, no bo jakby to było, no taka rodzina kultowa, co nie, ćwirowie, bogaci i bez samochodów. Także dalej mamy rodzinę Gazeta. No i mamy dom rodziny Gazeta, czyli tak stary dom przyjemniaczków, który przeszedł gruntowny remont w zasadzie odkąd zaczęłam tutaj grać, bo na początku wprowadziłam tutaj rodziców Marysi i musiałam tutaj właśnie tak przerobić. Potem okazało się, że tutaj na tym piętrze są porobione takie zabiegi z tym dachem, że tam Simowie albo jest im gorąco w lecie, albo marzną w zimie, więc też musiałam normalne ściany postawić i trochę jakby ten dom się zmienił, ale w sumie ma taki jeszcze. No, widać, że to kiedyś był dom przyjemniaczków, co nie? Także też dwa samochodziki, jakiś tam ogródek, tak, chociaż tak nie bardzo ten ogródek, coś w sumie mogłabym zrobić i tak mamy tutaj łuk weselny, bo jeszcze od wesela Angeli i Gustawa nie chciało mi się tego usunąć, więc sobie tam stoi, sobie czeka. Mamy ten basen, co był, mamy jakąś tam huśtawkę, nie wiem, czy ona była, czy ją wstawiłam. No i piętro się prezentuje w taki sposób, że tu jest jakby ta sypialnia Daniela i Marysi została tu przyniesiona na górę, po tym jak oni sobie zmarli. Tu jest pokój Gerwazego, czyli tego rudego typka. O ile dobrze pamiętam imiona, są dwie łazienki, no jest sobie hol, jest jakiś tam hobbystyczny pokój, gdzie tutaj właśnie Gustaw sobie robi te całe rzeźby. I no, może kiedyś otworzy sklep tutaj gdzieś na działce, bo mi się nie chce jeździć na parcele publiczne. No i też mamy sobie parter, gdzie mamy kuchnię z jadalnią, jest mini łazienka, jest pokój Szymona, jest łazienka kolejna, jest przedpokój z salonem i jest też sypialnia tutaj główna tej Angeli i Gustawa. I tak to się właśnie tutaj prezentuje, ten domek. W sumie całkiem mi się podoba. W sensie ta kuchnia, te motywy czarno-białe z tym drewnem mnie mocno urzekły i bardzo mi się podoba to, co tu robiłam. Następna rodzina na mojej liście to Lotario, także lecimy. Także witam w skromnych progach rodziny Lotario, to jest oryginalny dom Dona, w sensie on tu mieszkał, co nie, tylko ja z czasem zaczęłam ulepszać ten dom, no bo jak postanowił się związać z kobietą i mieć dziecko, no to trzeba było tutaj troszeczkę poremontować. Nie wiem, może kiedyś coś zrobię z tym tutaj przestrzenią, gdzie jest teleskop, może tam przeniosę te wszystkie imprezowe rzeczy czy coś, tylko gdzieś tutaj by trzeba było wtedy schody dać, jeszcze na razie nie mam na to pomysłu. Tak się zaraz tutaj właśnie tak się prezentuje ten piętro. Jest na razie sypialnia tutaj Jai i Diego i jest pokój, w którym będzie dziecko kiedyś. Na razie to jest po prostu pusty pokój. Tutaj kiedyś był pokój Diego, a tutaj była sypialnia Dona i Kaśki, no ale jak oni sobie umarli, no to tutaj synek przejął po nich ten większy pokój. Mamy też sobie mini hall, gdzie nie udało mi się niestety wcisnąć łazienki i ubolewam nad tym, że mają jedną na dole, ale jakoś nie jest to zbyt duża rodzina, więc jakoś sobie tutaj radzą. Oczywiście syf, bo Diego jest niechlujny, więc za każdym razem jak bierze prysznic, to po prostu syfi. No ale cóż, Don robił dokładnie to samo. Także tutaj cały dół jest jakby mocno akcentuje w zielony, bo jakoś ja tak lubię robić, że wybieram sobie na przykład, że biały, czarny kolor i jakiś jeszcze jeden kolor, który no jest kolorem, że tak to nazwę, czyli zielony, czerwony, coś takiego właśnie. I w sumie też mi się podoba ten domek, fajny jest. Taki, nadal wydaje mi się, że pasuje, tutaj pasował do takiego stylu Dona, chociaż ja tę większość jego romansów to pokończyłam, ale no tak
po męsku, mi się wydaje, tutaj się zachował ten jego styl czy coś. No i też mają sobie samochodzik i jest fajnie. I takie skromne mieszkanko, może z czasem coś tu jeszcze wyremontuję, no zobaczę, no czas pokaże tak naprawdę. No to teraz przechodzimy do państwa macierzanka, macierzanek, nie wiem, macierzanka chyba, macierzanek? Macierzanek to brzmi jak obwarzanek i chciałabym zjeść obwarzanka. Oto jest dom macierzanek, nie? Dwa samochodziki, mamy sobie jakieś palemki, to jest właśnie ten jeden z tych takich domków, co tutaj właśnie w okolicy Dona i sióstr Caliente są. No i ja go z czasem właśnie tak przerobiłam, też w sumie mogłabym teraz, tak patrzę na to, że tutaj tak pusto i coś mogłabym tu przerobić, ale jeszcze nie mam pomysłu, co tu zrobić na tym dachu. Mają sobie szklarnię, bo tam ta Petronella nie miała co robić na starość i w sumie stwierdziłam, że a dobra, weź się zajmuj tymi roślinami. No i mamy pierwsze piętro, które nie tak, które wygląda w ten oto sposób. Mamy gitarę, bo chyba Sobiesław pracował w tej karierze muzyka i teraz chyba Diana pracuje w karierze muzyka. Także gitara sobie została. Mamy sobie pokój dzieciaków, tego Lucjana i Antoniego. Nie wiem, który to jest który. Mamy jedną łazienkę. Ta łazienka mi się mega podoba. Mimo, że nie za... O, to powinno być złote. Czemu to nie jest złote? Aha, bo tylko no... Aha, nogi są złote, a ten kran już nie. No dobra. Także ta łazienka bardzo mi się podoba. I tutaj jest... Druga mini łazienka, jest też sypialnia rodziców, no i schodzimy sobie na dół. Tu właśnie prezentuje się w taki oto sposób, że tutaj akcentuje żółty kolor. Też mamy sobie łazienkę, no i właśnie tak to się tutaj u nich prezentuje. A jeszcze mamy takie jakby coś tu, taki taras, nie wiem jak to nazwać, kiedyś może to bardziej rozbuduję, bo na razie to tak... Tak biednie tutaj, mało miejsca, ale właśnie tak to się prezentuje w rodzinie macierzanka. No i dalej mamy marzycieli, także przechodzimy do nich. Kurczę, Nina, co się stało z twoją ręką? Proszę bardzo, rezydencja marzycieli i w sumie też trochę biedaków, bo oni teraz też tutaj mieszkają dopiero co przyjechali tak naprawdę. Standardowo dwa samochodziki, mamy sobie placyk zabaw, bo tu było dużo miejsca na tym podwórku, więc zrobiłam plac zabaw. W sumie coś tak więcej mogłabym porobić na tym podwórku, tak jak teraz patrzę, ale ja potrzebuję do tego weny. Także ten dom w środku przeszedł w zasadzie gruntowny remont i jest nie do poznania. Tylko z zewnątrz przypomina stary dom, a w środku jest już całkowicie inne wnętrze. Także tutaj jest sypialnia Niny. Tu chyba będzie sypialnia Damiana i Grażyny, tylko muszę wyjąć im meble z wyposażenia i tutaj powstawiać. Mamy sobie hol, gdzie sobie rezyduje piesek. Mamy sobie łazieneczkę, mamy sobie sypialnię tej Liliany i Szczepana. Na dole jest sypialnia Filipa i Mai, bo stwierdziłam, że no jak mają być razem, to za nastolatka też mogą tam jedną noc sobie razem przespać, nic im się nie stanie, nie? Kiedyś tu był pokój Jai. Tu mamy kolejną łazienkę, mamy sobie salonik, który w sumie spoko jest ten salon, podoba mi się. No. I też mamy sobie kuchnię, gdzie w kuchni mogłabym wymienić krzesło najlepsze, ale mi się nie chce wymieniać. Bo tak jak teraz patrzę, ten sprzęt taki z górnej półki, a te krzesła to są w zasadzie jedne chyba z tańszych, co nie? Tak, mniej więcej, także przy ich funduszach to coś mogłabym tu pokminić, ale może coś zrobię. Także no tak to się prezentuje, taki domek spoko, no. Też mi się podoba to, jak tutaj zrobiłam remont. Dalej mamy rodzinę Oplot, także idziemy do nich. Dobrze, także tak prezentuje się tutaj dom państwa Oplot. I ten dom oryginalnie wyglądał całkowicie inaczej, bo on miał tu chyba jeszcze jedno piętro, jeszcze jakąś wieżyczkę miał, czy coś takiego. Ale ja stwierdziłam, że aż takiego dużego domu to nie potrzebuje, nawet jeśli tu były dwie rodziny ze sobą złączone, bo tu
zanim jeszcze ten Lucyna i Ignacy się pobrali, to tutaj złączyłam tych haków z właśnie z oplotami i oni tam sobie tak mieszkali, jak tamci młodzi byli na studiach, czy jakoś tak to było mniej więcej. Mamy jakąś taką altankę, gdzie odbywał się ślub, tak naprawdę, bo tam stoi sobie łuk weselny. I to jest jedyne, do czego użyłam tej altanki. Tutaj mamy naszą w sensie kwiaciarnię Marii, tylko że Maria już nie żyje. W sensie to była kwiaciarnia Nikodema, on złożył wniosek o przedsiębiorstwo, ale to Maria robiła te całe kwiatki i to ona tutaj sprzedawała razem z Esmeraldą. I teraz chyba Jan jest właścicielem tej kwiaciarni, że tak to nazwę. Zaraz ją wam pokażę w środku, tylko najpierw sobie ogarniemy tutaj domek. Także tu jest główna sypialnia tych Ignaca i Ignacego chyba powinnam mówić. Nie wiem, nie umiem w odmienianie imion, nazwisk i takich różnych rzeczy. No i też Lucyna. Trochę pusta ta sypialnia, ale tak za bardzo nie wiem, co im tutaj zrobić. Mają strasznie dużo miejsca, a nie wiem, co mogłabym im tutaj powstawiać, oprócz, nie wiem, jakichś foteli, książek i takich innych. Jest też pokój tego. Bazyliusz? Bazyliusz chyba jesteś, nie? Czy to nie ty jesteś Bazyliusz? Nie, to ty jesteś Bazyliusz, tak. Także jest sobie pokój Bazyliusza. Taki w sumie fajny, podoba mi się. Jest też pokój tej Zuzanny, który jest już tak bardziej robiony pod nastolatkę niż pod dziecko, bo ta młoda ma jeden dzień zostania się nastolatką, więc stwierdziłam, że... Bo tutaj wcześniej była sypialnia tego Nikodema i Marii, ale z racji, że oni zmarli sobie i już ich nie ma, no to przerobiłam na pokój dla młodej. I jest też sypialnia tutaj Jana i Esmeraldy, gdzie mają łóżko, kwiatek, kurde i komodę i to jest wszystko. Bo stwierdziłam, że więcej im tutaj do szczęścia nie potrzeba. Mamy też hall, mamy dwie łazienki. A na dole, co my mamy na dole? Na dole mamy taki salon z barem i oni po prostu uwielbiają tutaj robić te drinki i chlać całymi dniami te drinki, a potem latają do toalety. Mamy sobie hall, mamy sobie mini toaletę, mamy sobie kuchnię z, powiedzmy, że jadalnią. No i tutaj też mamy taki, nie wiem jak to nazwać, taras, coś a la taras. Gdzie właśnie Nikodem robił sobie roboty, a Maria sobie robiła kwiaty, no ale już ich nie ma, więc nie robią. Proste. Jest fontanna, jest sobie długi podjazd, gdzie powinnam kupić chyba trzecie auto, ale jak zwykle o tym zapominam. No i jest też kwiaciarnia, którą nie wiem, może Lucyna będzie prowadzić, zobaczymy. Może Esmeralda, chociaż tam Esmeralda ma chyba jeden dzień do końca, czy 2 dni i umrze, więc nawet nie wiem, czy jest sens, ale no jest. No i to tyle, jeśli chodzi o ten dom, no taka sobie trochę willa tutaj na wzgórzu. Sporo tutaj musiałam edytować tego terenu, bo oni nie mogli dochodzić do tych roślinek i krzyczeli, że nie mogą tego obciąć, a mnie to denerwuje, jak to jest takie zarośnięte, więc starałam się im tutaj zrobić miejsce, nie? To teraz przechodzimy do jednej z rodzin Otomana, tych głównych Otomanów, gdzie jest Samantha. Oto jedna z rezydencji rodziny Otomana, którą zbudowałam sama, ponieważ ta rodzina była tak duża, że żaden z gotowych domów mi nie odpowiadał. No i musiałam coś sobie sama wykminić. Także mamy sobie jakieś tam podwórko, jakiś tam staw, bo Piotr lubił łowić ryby. No już nie żyje, więc nie łowi. Oczywiście tutaj ten łuk weselny po weselu zostało. Zazwyczaj już jak postawię, tak po prostu sobie stoi i tyle, no. A w tych rodzinach, w których nie ma tego łuku, znaczy, że po prostu ślubu nie było. Znaczy, był ślub, tylko że po prostu skorzystałam z opcji zaproponuj małżeństwo i tyle, nie było żadnych przyjęć ani takich różnych. Mamy fortepian, bo młody Iwo sobie tutaj lubi grać, a babcia Samantha lubi do tego tańczyć. No i co? No mamy sobie dwa samochodziki, tak? I teraz przejdziemy sobie do środka domu. Także wchodzimy sobie do salonu. Kiedyś było ich tutaj tak dużo, że musiałam tutaj wstawić łóżko, to takie, co jest takie właśnie ten rozkładane. O takie o. I tutaj sobie stało, bo tutaj ten
Gabriela i Tomek po studiach właśnie tutaj spali, a potem chyba wyprowadziłam tego właśnie Dawida z tą Kingą i się zwolnił jeden pokój, czy jakoś tak, jakoś tak coś pamiętam, że była właśnie jedna tura, że oni musieli aż w salonie spać, tyle ich tutaj było. Mamy dwie łazienki, w zasadzie to mamy trzy łazienki tak naprawdę, bo przy takiej ilości simów to z jedną łazienką no nie pogadasz. Mamy dużą kuchnię i stół, żeby każdy miał gdzie zjeść. No jest pokój tej Luizy, pokój Klary, jest sypialnia Gabrieli i Tomka i babcia Samanta śpi sobie z młodym dzieciakiem, bo w sumie Samanta i tak niedługo umrze, więc no niech sobie pożyje przez te kilka dni ze swoim wnukiem. Czemu nie? Bo jak ten dzieciak był jeszcze małym szkrabem, w sensie tym takim małym dzieckiem, to miał kołyskę u rodziców, ale potem jak już podrósł, to stwierdziłam, że no dobra, już niech ma łóżko i biurko w jakimś osobnym pokoju. No i tak przypadło, że musi spać z babcią. No cóż, mówi się trudno. Także teraz przechodzimy sobie do drugiej rodziny Otomana, która mieszka o tu zaraz obok, nie? Kolejny dom, który zbudowałam sama od podstaw. I tutaj w zasadzie mamy rodzinę Otomana z rodziną Obraz. Właśnie. I tak, no co, mamy dwa samochody standardowo, mamy sobie ogródek, który jest tak jakoś mi się wpadło, że chcę mieć żółto-czerwone tutaj krzesła. I tak sobie zrobiłam. No i jeszcze coś będę tutaj robić chyba na tym podwórku, bo oni w sumie mieszkają tutaj od niedawna, więc to nie jest jeszcze do końca urządzone. Zresztą jak wszystkie moje domy nie są do końca urządzone, zawsze coś będę zmieniać i coś po prostu meblować inaczej, bo tak po prostu jest. Także tutaj mamy tylko i wyłącznie parter. No i jak wchodzimy, to wchodzimy do salonu, w którym aktualnie będzie spał Mateusz na kanapie, bo mi się nie chce dla tego dziadka budować specjalnego pokoju. Mamy pokój Floriana i to łóżko tak stoi, bo tutaj był mniejszy ten dom, ja go po tutaj, w sensie ten pokój był mniejszy, ja go powiększyłam, żeby tutaj móc jeszcze wstawić jeszcze jedno łóżko albo ewentualnie podwójne łóżko, bo Florian będzie z Zofią spał. No i tutaj jest sypialnia Dawida i Kingi. I mamy też kuchnię. No i mamy jedną łazienkę i mamy drugą łazienkę. I tak to właśnie wygląda. No to została mi ostatnia rodzina z listy i jest to rodzina Podróżnik, więc idziemy i do nich. Także oto rezydencja państwa Podróżnik. I to jest dom, który był sobie w Miłowie. I oryginalnie wygląda bardzo podobnie do tego, co jest teraz, tylko no, jest troszeczkę mniejszy, bo musiałam no, powiększyć, bo mi się tutaj nie mieścili wszyscy simowie. Także na zewnątrz mamy dwa samochody. Nie wiem, dlaczego za każdym razem to mówię, ale tak po prostu mam. Mamy jakiś tam ogródek, jakiś tam plac zabaw, coś tutaj jest na zewnątrz, jakieś takie ten patio, czy w sumie nie wiem, czy to może być patio, bo w sumie mamy tylko grilla i tą maszynę do ćwiczeń, ale jest ławka, jest progres, nie? No i co? No i wejdźmy może sobie obejrzeć środek domu, czyli sam parter, bo to jest parterowy dom. No i wchodzimy do salonu. Tutaj mamy jadalnię, mamy też kuchnię. Z kuchni się wychodzi na zewnątrz. Tu jest pokój, w którym aktualnie śpi kot, tak? Bo to chyba kot jest. I tutaj spała Teresa, ale w zasadzie ostatnio umarła i dlatego ta młoda tam stoi w pokoju i płacze. Mamy łazienkę. Tutaj też mamy dwie łazienki. Szok. Mamy sypialnię tego Tymona i Kiry. I tutaj jest, kiedyś była sypialnia Teresy i Teodora. No ale jak Teodor zmarł, to Teresa przeniosła się do tamtego pokoju i tutaj właśnie tym on sobie wziął tą sypialnię, w sensie ja mu bardziej dałam, nie? On sobie nie mógł nic wziąć. Mamy sypialnię Aloizego i Tiny. Mega mi się podoba przez tą pościel i te firanki, które są w kolorze, nie wiem, niebieskiego, czy jaki, no niebieski chyba, nie? Tylko to taki turkusowy niebieski, czy coś, bardzo ładny kolor. Mam w takim odcieniu ściany, co nie, więc dlatego pewnie mi się podoba. No i jest też pokój Laury,
który kiedyś był pokojem Tymona. Tylko, że no jak Tymon poszedł na studia i Laura dorastała, to tutaj zrobiła mi pokoik. I właśnie jest taki cały praktycznie błękitny. I to w sumie tyle, no tak te domy się tutaj prezentują. Kilka jest, z których wybudowałam sama, kilka jest, które przerobiłam. W zasadzie nie ma domu, którego bym nie ruszyła. No bo żaden mi nie odpowiadał w 100%, więc zawsze coś tam musiałam zmieniać tak naprawdę. No i co? Ja mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że moje oprowadzanie było super profesjonalne. Także, no cóż, no standardowa formułka. Do zobaczenia, do usłyszenia następnych. Cześć!